Witajcie. Hargatce. Przed mikrofonem Czektul oraz... Generał. W dzisiejszym odcinku dowiecie się... Dlaczego nie uderzyłem współlokatora? To może od razu coś powiesz na ten temat. To wiem, ja... Zastanawiałeś się kiedyś, Czektul, jakie są podstawowe motory ludzkich działań? No nie wiem, na przykład ktoś jest głodny, więc robi wszystko, żeby coś zjeść. No tak, tutaj powiedziałeś o potrzebach fizjologicznych. Na przykład. Rzeczywiście raczej chodziło mi o to, co siedzi w głowie, bo głód to jest akurat coś, co przede wszystkim w żołądku czujesz, ale dlaczego decydujesz się wykonać coś lub czegoś nie wykonać? No, bo mam taką ochotę na przykład, bo takie są moje poglądy. Tak, a gdyby tak zajrzeć jeszcze głębiej, zignorować swoje poglądy, a coś za nimi stojącego? Nie wiem, wychowanie? Albo jego brak? Tak, wychowanie wpływa to na w jakiś sposób, niemniej już raczej na same działania, które podejmujemy, a nie czyje podejmujemy. Raczej chodzi mi o takie rzeczy jak frustracja, niezrealizowane potrzeby, strach, tego typu rzeczy. Tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o historię moją i nożownika, bo tak właśnie w pewnym momencie został ochrzczony lokator, frustracja i chęć poprawy własnych, nazwijmy to, warunków bytowych, była dużym motorem, żeby rzeczywiście tego człowieka uderzyć. Ale strach był silniejszy. Okej, okay, wszystko jasne. Coś więcej na ten temat? Naturalnie. Może dlaczego w mojej głowie zrodziła się koncepcja wykorzystania przemocy fizycznej, której to no, na co dzień nie używam, czy wręcz nie chcę używać, chyba że w grach albo złośliwych komentarzach na Facebooku. Od czego by tu zacząć? To jest trudna sprawa. Może od tego, że dochodzi do sytuacji nieraz, nie dwa, kiedy mieszka się z obcymi ludźmi, w akademiku mieszkając z obcymi ludźmi, że charaktery nie siądą, prawda? Czasami się kogoś widzi i od razu się polubi. Dlatego ja właśnie unikam akademików. Jedyna moja historia z akademikiem to było w momencie, kiedy miałem pewność, że współlokator będzie okej. No i w tym przypadku to była moja siostra, więc rok w akademiku przesiedziałem. No widzisz, że ja na przykład chciałem spróbować. Nadto beztrosko pomyślałem, że o, na pewno będę miał fantastycznych lokatorów, na pewno będzie nam przyjemnie, na pewno będzie fantastyczna przygoda życia. I wszyscy będziecie kumplami przez ku. Kumple. Kmeply. Dokładnie. No wcale tak nie było. tak się domyślałem. Wcale tak nie było, choć długo myślałem, że tak będzie. Pierwszy lokator był w porządku, z nim się może nie jakoś nie wiadomo jak skumplowaliśmy, ale był w porządku, nie powiem tego słowa. A z drugim było kilka problemów. Może zacznijmy od tego, że... Ten niesławny nożownik. Zacznijmy może od anegdotki, która została mi przedstawiona jeszcze zanim człowiek się wprowadził do pokoju. Niby zostawił swoje rzeczy jako pierwszy, zaklepał najlepsze łóżko, ale wrócił jeszcze na ostatni tydzień wakacji do domu, a przez jakiś czas nie widziałem człowieka. Niby drugi lokator, który razem z nim studiował, coś tam wspominał, jakoś wyglądał, pisał, ale kompletnie nie znałem osoby, mimo że na jednym wydziale i na jednym kierunku studiowaliśmy, różnica lat. Co się okazuje, na jednym z przedmiotów, no nieważne jakim, rzeczony nożownik miał swój pierwszy popis. Prowadzący zapytał całą grupę, gdybyście mieli nieskończenie wiele pieniędzy, co byście sobie kupili? Czektul, co byś sobie kupił, jakbyś miał nieskończenie wiele pieniędzy? No nie wiem, może bym komputer sobie kupił, albo zainwestował w jakieś posiadłości i później wynajmował. Tak, ale już masz nieskończenie wiele pieniędzy. No ale wiesz... No ale z grubsza, takie padały w większości odpowiedzi. Ktoś by chciał założyć firmę jakąś wymagającą dużego budżetu, ktoś by właśnie chciał sobie kupić fantastyczny dom, ktoś zrealizować podróż dookoła świata i tak tego typu, powiedziałbym, normalne, mniej lub bardziej ciekawe odpowiedzi padały. A z jakiegoś powodu prowadzący wpadł na pomysł, żeby każdy się wysłowił. Nie było tak, że tylko chętni, tylko na początku jak chętni byli, to chętni mówili, a kiedy chętni się skończyli, to chętni byli wybierani. No i tacy też zaczęli się już kończyć, no i dotarł do naszego bohatera tejże historii. Do przyjemniaczka koleżki. No a ty co byś sobie kupił? Zapytał prowadzący, wskazując ręką na ukrytego w kącie kolegę. Ten podniósł głowę znad kajcików, w którym coś pilnie rysował. Pomilczał chwilę. Ja to bym sobie kupił pistolet. I to jest już chyba pierwsze zdanie, które opisuje tego człowieka, tak? Tak. Kolejna historia, może teraz jak się poznaliśmy. Rzeczywiście okazuje się, że
no nie kojarzę tej mordy w ogóle, mimo że mając warunek, byłem z nim w grupie, no nie kojarzyłem. No są tacy ludzie, którzy w ogóle nie rzucą się w oczy, nie miał cech charakterystycznych. Nijaki do bólu. Dokładnie. Przestępca doskonały. Świadkowie nie zapamiętają. Niemniej. Kiedy siedzieliśmy w pokoju z drugim lokatorem, z tym, który był w porządku, graliśmy sobie w gry, niechaj będzie, że League of Legends. O którym rozmawialiśmy w zeszłym odcinku. Tak, rzeczywiście. Więc już wiadomo, że w League of Legends nie grałem w tym momencie. No, ale w coś tam sobie grałem. Niech będzie, że World of Warcraft. Wtedy grałem w World of Warcraft. Na chwilę przed wejściem Warlords of Draenor. Nagle drzwi się otwierają. Z impetem. Ktoś wszedł jak do siebie. No, bo wszedł do siebie w końcu. Odwróciłem się, żeby się przywitać. Wiadomo, obcy człowiek, jakaś nowa mordeczka, z którą spędzę najbliższy rok. Jakbyś ty, Czektul, zareagował, wchodząc do pokoju, w którym będzie być może obcy człowiek, być może dwoje obcych ludzi, z którymi będziesz mieszkał przez najbliższy rok? No zapewne wszedłbym, rozejrzał się. Może nie z takim impetem, jak zwykle gdzieś wchodzę, bo ja ogólnie jestem dosyć prędkim człowiekiem i zwykle prawie z bara wchodzę w drzwi, więc zdarzyło mi się kiedyś potrącić kilkoro ludzi. Ale w takiej sytuacji zwykle przepraszam, no bo ja się zawsze wszędzie śmieszę. No ale powiedziałbym, siema, Kuba, miło mi, tu mieszkam, wy też? No tak by zrobił, tak lub podobnie prawdopodobnie każdy, zwykły, nudny człowiek. Dokładnie. Ale mrożownik nie był zwykłym, nudnym człowiekiem. Ten typ wszedł i całkowicie mnie zignorował, ale tak całkowicie do bólu nawet nie spojrzał w stronę, poszedł do siebie. W tym momencie wstawałem, chciałem się przywitać, byłem ewidentnie, rozpoczynałem interakcję z nim. /ignore, jak to w Bowie było, i byłem do siebie. Zaskoczyło mnie to niemało. No nie dziwię się, ja też bym był zaskoczony. Ale z rozpędu poszedłem za nim, żeby się przywitać. Zszedłem burknięcie, to było najprawdopodobniej imię. No i widząc, że wiele nie zdziałam, to wróciłem grać w grę dalej. Pierwsze słowa, jakie od tego człowieka usłyszałem tak w ogóle, to było jakieś 4 lub 5 dni później. 4-5 dni wspólnego mieszkania jeszcze przez okres wakacji. Było wolne, nie było zajęć. Siedzieliśmy w pokoju albo na miasteczku. Akurat nożownik nie, ale tylko w pokoju. Zawsze tylko i wyłącznie w pokoju. Pierwsze słowa, które powiedział. Wow! Patrząc się w komputer. Za nie mówiłem z wrażenia. Byłem przekonany, że gość jest niemową. Mimo, że słyszałem tą anegdotę, ale no, może ktoś nakłamał. No nie, gość nie był niemową. Okazuje się, że podniecił się bardzo oglądając kusze samopowtarzalne. Do kupienia. W sumie kusze samopowtarzalne to fajna rzecz. Fajna. Tylko w Polsce nielegalna. Chociaż w ogóle kusze są nielegalne, z tego co kojarzę. Jeżeli chodzi o polowanie, bo jeżeli chodzi o chyba sportowe walory, to można z nich korzystać, ale tego też nie jestem pewien. Nie wiem. Ale tak, to rzeczywiście. Tak, mogło zachwycić. Kolejny raz, kiedy się odezwał, to był kolejny tydzień, może dwa później, kiedy z drugim lokatorem rozmawialiśmy sobie o jakiejś grze, gdzie strzelało się pod wodą. Można było, strzelanka, można było wejść pod wodę i strzelić. I zastanawialiśmy się, czy jest to realistyczne, czy nie. Od nożownika wiemy, że tak, ale broń musi być specjalna. Wtrącił się do rozmowy i nam wyłożył budowę karabinu. Wtedy zacząłem się bać na poważnie. Skąd ksywka nożownik? Może nie, ksywkę nożownik zostawię na sam koniec. Teraz dlaczego urosła we mnie niechęć do tego człowieka? Prawdziwa, szczera, nieskłamana, powiedziałbym poetycka nienawiść. Piątki. Co piątek nożownik nie jadł mięsa. Dużo ludzi nie je mięsa w piątki, dużo ludzi nie je mięsa w ogóle. Nie to tu jest problemem. Problemem było to, że mięso, które codziennie zastępowało wtedy rybą. Wiem, ryba to też mięso, no ale powiedzmy, że troszkę inne. Wracając z zajęć piątkowe popołudnie, kiedy tylko przekroczyłem drzwi akademika, zbliżałem się do portierni, poczułem swąd. Strasznie duży swąd, taki nie byle jaki. Coś jakby się przypalało? Nie, coś jakby coś zgniło. Okej. Okay. Ale okej, okay, to z akademik, czego to oczekiwać? Dokładnie, wszystko mogło się zepsuć. Tak, wchodzę na półpiętro, czuję to bardziej. Rozróżniam, że to nie jest tylko zgnilizna, ale zgniła ryba. No, specyficzny zapach. Straszny. Co za teraz, patrz, nie pamiętam, jak się nazywały te śmieszne szwedzkie czy tam norweskie zgniłe śledzie, które można kupić. Let's google it!
Myślę, że jak wpiszę skisły śledź, to powinno znaleźć. Oczywiście! Surströmming, czyli norweski, czy właściwie skandynawski skisły śledź. Tak, teraz kiedy jestem o kilka lat starszy i bogatszy w nowe doświadczenia, mogę powiedzieć, że tenże surströmming to jest rzecz o najbliższym zapachu do tego, co poznałem wtedy w akademiku. Nie, to nie było to, bo surströmming jest jednak rarytasem lokalnym, bo lokalnym, ale rarytasem. Natomiast kiedy przekraczałem kolejne schody i kiedy zbliżałem się do swojego pokoju... Bogałeś Boga o to, żeby to nie było u ciebie w pokoju? Nie Boga, bogów. Wszystkich. Wszystkich. Dowolnego, który przechodził obok i byłby skłonny mnie wysłuchać. Przez jakiś czas moja panika nie była wysoka. Okej, zirytowało mnie, że tak śmierdzi w akademcu, ale jestem dobra, no bywa, ktoś sobie coś takiego w kuchni zrobił, nie ma problemu. No. Znaczy jest, ale no, bez przesady, nie ma co ostrzyć kos. Problem w moim sercu i w mojej głowie urósł do rangi problemu naprawdę niebanalnego, kiedy minąłem kuchnię, a zapach nie przestał spadać. Ba, intensyfikował. Kiedy wchodziłem do składziku, bo akademiki były w składach, jakby, czy pokoje były w składach. Czyli dwa pokoje obok. Cztery pokoje obok siebie i wspólna kuchnia, tak? Łazienka. Wspólna łazienka, a kuchnia jedna wspólna na piętro. Okej. Okay. Kiedy wszedłem do składu, widziałem, co się stanie. To już był krzyk rozpaczy. Mówi się, że nadzieja umiera przedostatnia, że potem żyje czarny humor. Już nawet czarny humor we mnie umarł. Zrobiłem jeszcze te kilka kroków, otworzyłem drzwi do pokoju i poszedłem żygać. Okej. Okay. Jak to się stało, że tak śmierdzące danie było zrobione na spokoju? Jak to się stało, że zwróciłem na to uwagę dopiero po około 2 czy 3 miesiącach życia razem? Cóż, smród wynika po prostu z tego, że danie zostało zrobione w mikrofalówce w pokoju. Ryba mikrofala, nawet zwykła, świeża, nie jest dobrym połączeniem, taka powiedziałbym kultura osobista, biurowa, powiedzmy, zabrania. No, odgrzewania ryb w mikrofali czasami. U mnie w firmie są właśnie plakaty, że jak chcesz ciepłą rybkę, to skocz do Nordfisha, a nie atakuj wszystkich innych współtowarzyszy jedzenia. Otóż to. Ale teraz co zrobić? Jak się przechowuje ryby? Jak byś przechowywał ryby? No, jeżeli ma poleżeć dłużej, no to do zamrażarki. Jak nie, no to jak mamy ją zjeść na przykład jutro, no to w lodówce. A co byś powiedział, gdyby zamknąć ją w słoiku, a słoik trzymać pod łóżkiem? Jeszcze nie zapasteryzowane. A tego nie wiem. Ale pewnie tak. No to bym powiedział... Tak też i ja powiedziałem za pierwszym razem. Myślałem, że sytuacja jest jednorazowa, ale tydzień później się powtórzyła. I tydzień później się powtórzyła. I tydzień później... Być może się powtórzyła, nie wracałem do domu wtedy. Okej. Okay. Piątki nie były dniem, kiedy bym powiedział. Ale dlaczego nożownik? Skąd takie, a nie inne określenie na tego człowieka? No, pewnie ostrzył kosę, bo ty nie chciałeś. Tak. Ja rozumiem, różne osoby różnie reagują na stres. Studia to jest stres. Jedni grają w gry, inni spożywają alkohol, inni doszukują swojego wytchnienia w pracach manualnych. Nożownik ostrzył nóż. Ale nie byle jaki nóż. Nóż do masła. Taki, wiesz... Z założenia tępy z ząbkami. Tak, ząbków już nie było. Okej. Okay. I też nie był do końca tępy. Bałem się sprawdzać, bałem się podejść. Tym bardziej, że kiedy tylko zbliżały się sesje, egzaminy czy kolokwia lokatorowi, dźwięki, które w pokoju słyszałem, pomimo słuchawek, pomimo muzyki głośnej, po 2-3 godziny dziennie. Bez przerwy. Ręka, po ludzku ręka mogłaby człowieka boleć, nie? Dlatego się bałem, dlatego nigdy nie uderzyłem. A czym on się zajmował w wolnych chwilach? Może on właśnie był tym grafikiem z szybką ręką? Nie, oglądał Toma i Jerry'ego. Okej, okay, wspaniale. To rzeczywiście właściwy człowiek na właściwym miejscu. Chyba, że on cały czas sobie wyobrażał, że on jest tu biedną, stłamszoną myszą i musi znaleźć sposób, żeby tego wrednego kocura w końcu katrupić. Albo wyobrażał sobie, że jest Tomem i oczyma wyobraźni rozszarpywał Jerry'ego na miliony różnych sposobów. W swojej głowie widział tą bajkę, w której Tom wygrywa i każda anegdota kończy się śmiercią Jerry'ego. Co jedna, to brutalniejsza. Rzeczywiście, w sytuacji, kiedy ja miałbym do czynienia z takim człowiekiem, to jeżeli bym nie poszedł wypłakać się jakiemuś tam nadrządcy akademickiego... Prawa nie łamał. W sensie... No, śmierdziało. Śmierdziało, ale... No nie ma zakazu posiadania mikrofalówki, tak samo nie ma zakazu podgrzewania ryby. No, wkurwiał wszystkich, to było, powiedziałbym, zakłócanie miru domowego.
ale z drugiej strony to był akademik. No. Tam nie ma miuru domowego. Chociaż może jest. Nie wiem. Ale wiesz, no, jeżeli sytuacja była, wiesz, powtarzała się cały czas, no to można tak, było go... Tak, niby tak, ale jak już o tej 20 wróciłem, to było wywietrzałe. Okej. Okay. Póki było ciepło, bo w zimie zamykał, no ale w zimie też mam wrażenie, nie mam wspomnień, żeby mi to przeszkadzało. Czyli musiałem sobie czas jakoś zapełnić. No i co, później po tym roku w akademiku zrezygnowałeś? Nie, znaczy zrezygnowałem z tego konkretnego pokoju, wiedząc, że ma zamiar w nim mieszkać. Przeprowadziłem się do innego akademika, do ludzi, których znam, z którymi trochę czasu spędzałem. Wiedzieliśmy, czego się po sobie spodziewać. A po roku, po miesiącu wyprowadziłem się już na mieszkanko. No, najwygodniej chyba. Tak, chociaż wtedy jeszcze pokój dzieliłem w mieszkaniu. Najwygodniej to jest tak samodzielnie, na własnym. Własnym. Na własnym, dokładnie. No, to widać, bardzo miałeś przyjemne przeżycia. No, jedyne moje akademickie przeżycie... Kurde, wychodzi, że jestem tym człowiekiem. Bo w akademiku byłem przez rok i najbardziej hardkorowa rzecz, jaka mnie spotkała, to małe ukraińskie dziecko jeżdżące na rowerku po korytarzu, bo mieszkałem z siostrą właśnie w akademiku na 7 piętrze, które było właśnie dla jakichś tam par, rodzin z dziećmi, no i rodzeństw. No i była Ukrainka z dzieckiem i chyba z mężem albo konkubentem, ale raczej mężem, skoro mieszkali razem w akademiku. Może rodzeństwo? Może, ale chyba był Polakiem, z tego co kojarzę. Rozdzielone rodzeństwo przy porodzie. Może. No i to małe ukraińskie dziecko jeździło na tym rowerku, wywołując wibracje po prostu całego piętra. No i monitor od mojego komputera miałem położony na kablach, także trochę był przechylony. No i od tych wibracji uderzył ekranem o blat, przez co rozbiła się matryca. Ojojoj, i co zrobiłeś? No, poszedłem do sklepu i kupiłem nowy. I dzieciak jak jeździł, tak jeździ. Tak. Nie zrobiłeś mu nic. Co miałem mu zrobić? Złamać rękę. Nie, bez przesady. Nie, słuchaj, wcześniej, kilka dni wcześniej nawet, gdy moja siostra wyszła chyba do kuchni gotować wodę, makaron stawić, mniejsza, dawno to było. No ale wyszła z pokoju, małe ukraińskie dziecko sobie przejeżdżało. Co małe ukraińskie dziecko mogło zrobić? Wtarabianiło się w twoją siostrę. Nie. Podeszło do niej, wyciągnęło jakiś papierek, taki no powiedzmy 15 na 15 centymetrów, no mniej więcej takie, to z 15 na 15. Będzie widać. Będzie widać. Okazało się, że to jest naklejka i przykleiło jej na brzuch. Okazało się, że to była taka duża naklejka z kuckiem pony. Co się stało z tym kuckiem pony? Do teraz jest przyklejone do mojego komputera. Całkiem co ja mam przyklejone. No, bardzo ładny. Husar na Velociraptorze? Tak. Bardzo ładny. Lechicka husaria. Lechicka husaria na Velociraptorach. Prawie jak kawaleria niedźwiedzia. Tak, z tą różnicą, że istnieje. Tak. Istniała. Tak właśnie wyglądało moje życie w akademiku. Cieszę się, że mam to za sobą. Cieszę się wbrew pozorom, że to przeżyłem, bo mogłeś nie przeżyć. Po pierwsze, bo mogłem nie przeżyć, ale po drugie, mimo wszystko był to ciekawie spędzony czas, a do którego na pewno już nigdy nie wrócę. Masz nadzieję? Nie, wiesz co? To jest loteria. Kto wie, może... Tym razem, drugim razem trafił na coś ciekawszego, ale już nie mogę, już za stary się zrobił. W moim wieku to już się do grobu kładzie, a nie do akademika. No, mnie powoli zaczyna kusić, a taki wiesz, myśl pod prysznicem, nie? Leżysz sobie, oblewasz gorącą wodą i cię nachodzą różne myśli. Mhm. Jakiś czas temu naszła mnie myśl, kurde, albo jakby tak sobie pójść na doktorat. O stary. No, i po chwili stwierdziłem, chyba cię pogięło, Czektul. Ja to nawet na magistra bym się chyba nie dał przekonać. Nie, ja magistra zrobiłem. No, krótko spałem, ale dałem radę. No dobra, no to dzisiejszy odcinek był bardzo studyjny. Studyjny, co będzie następnym? No, może jakaś husaria, skoro były velociraptory na husarii. No to może znowu damy się wyżyć generałowi tym razem. Zobaczymy. No.